Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 262. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Pełnia, kryształy, afirmacje, karty i znaki, czyli hasła, które kojarzą się z ezoteryką. Nie ma nic złego w korzystaniu z tych narzędzi, ale pamiętajmy, że nie zagwarantują nam one pomyślności w życiu, a na pewno nie one same. Niestety, obecnie coraz częściej obserwujemy zjawisko tak zwanego spiritual bypassing, czyli unikania konfrontacji z trudnymi emocjami i problemami, chowając się za duchowością, zabobonami i doszukując się magicznych znaczeń w tym, co nas dotyka. Tej tematyce postanowiłam poświęcić miniserię programu, której pierwszy odcinek ukazał się w poniedziałek. Rozmawiałam w nim z psycholożką Joanną Grundevantier, natomiast dzisiaj po raz bodajże 10 jest ze mną Asia Łożyńska, nauczycielka nowoczesnej duchowości, prawa przyciągania, metody opukiwania i terapii olejkami eterycznymi. Dowiemy się, jak być osobą duchową, która stąpa twardo po ziemi i korzysta z dobrodziejstw nauki oraz dlaczego duchowy eskapizm jest szczególnie niebezpieczny, gdy dotyczy nauczycieli i guru. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent innowacyjnych suplementów diety i kosmetyków opartych na przemyślanych składnikach aktywnych, które wyznaczają najnowsze trendy w kosmetologii. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Asią Łożyńską. Cześć Asiu. Cześć Karol. Witam Cię po raz nie wiem który. Sama przestałam liczyć, chociaż pewnie przygotowując ten odcinek policzę, bo jest to bardzo sentymentalne i też uśmiecham się, bo wiem, że jeszcze nie jedna rozmowa nas czeka, bo im więcej ze sobą przebywamy, czy stacjonarnie, czy wirtualnie, to zawsze coś nowego się rodzi. Także dzisiaj urodził się temat, który bardzo mnie rusza i chodzi za mną od dawna i musiałam go z Tobą zderzyć. I pomyślałam sobie, że zacznę od tego, że to, co mnie zadziwia w Twoim kontekście, to jest to, że Ty uczysz duchowości, nowoczesnej duchowości, a jesteś naprawdę najmniej ezo osobą z tego środowiska. Nawet nie wiem, czy w ogóle jedną z mniej ezo osób, jaką znam. Jakim cudem? Jak Ty funkcjonujesz w tym świecie? Traktuję to jako komplement. Tak, słusznie. Dlatego, że dla mnie, kurczę, ezoteryka ma takie nie za dobre, samo słowo ma nie za dobre konotacje. Oczywiście to jest moje rozumienie tego słowa, ale rzeczywiście, no trochę tak w kontekście tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, ezoteryka kojarzy mi się z tym spiritual bypassing, z tym powierzchownym, bez zrozumienia traktowaniem duchowości, a jednak dla mnie duchowość to jest coś, co ja traktuję jako taki element, bardzo naturalny element naszego życia. I można być duchowym, moim zdaniem, wierząc w Boga przez pryzmat jakiejkolwiek religii. Mhm. Można być duchowym, wierząc we wszechświat, anioły, kryształy. Można być duchowym, wierząc w trzecie prawo Newtona. I ja jestem, myślę, osobą z tej trzeciej kategorii. Ekstra. Ale właśnie, bo chciałam Cię to zapytać, czy coś jest z zasady złego w byciu ezo? I ciekawi mnie, czy u Ciebie to jest tak, że Ty świadoma tych licznych stereotypów po prostu odrzuciłaś pewne praktyki, też żeby Twój wizerunek był bardziej spójny z Tobą i żeby po prostu mieć jakiś taki bardziej, no właśnie, pozbawiony tych uprzedzeń przekaz? Czy to nigdy nie było w Twojej naturze, żeby właśnie otaczać się różnymi akcesoriami, powiedzmy, związanymi z takim światem ezo?
Wiesz co, ja się otaczam akcesoriami, bo ostatnio nawet śmiałam się, wybebeszając moją torebkę, wysypując wszystko z torebki, że jest tam olbrzymi medalik ze świętym Benedyktem, jest tam kryształ, są olejki, jest malutki żurnal, więc jakby jest wszystko, co można byłoby kojarzyć z ezoteryką. Natomiast myślę, że to przesunięcie środka ciężkości polega u mnie na tym, że ja wiem, że to ja jestem głównym narzędziem prawa przyciągania, to ja jestem magnesem, to mój umysł, moje emocje, a nie ten kryształ, nie ten Benedykt, nie ten zeszyt robią zmianę, więc może to o to chodzi. Natomiast ja uwielbiam te wszystkie narzędzia, elementy, więc nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Tak, tak, odpowiedziałaś, bo właśnie to jest dokładnie to, o czym mówisz, że ja też przyznaję, że uwielbiam kryształy, olejki i przeróżne praktyki zaliczane do świata EZO, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy no właśnie za dużo wagi nadajemy tym elementom i w momencie, kiedy ich zabraknie, kiedy je, nie daj Boże, zgubimy albo wydarzy się coś niezgodnego z jakimś naszym rytuałem, wybije jakaś godzina, będzie jakaś dziwna data, pojawi się znak czy symbol, no to wtedy to nas wybija właśnie z tego naszego osadzenia w swoich przekonaniach i w tym swoim jakimś takim centrum. No i czy właśnie wtedy zaczynamy mówić o tym spiritual bypassing? Myślę, że tak. Oczywiście sam koncept przede wszystkim odnosi się do pracy nad sobą, która bardzo często powinna zawierać pracę w obszarze psychoterapii czy terapii, a często jest tak, że właśnie ta duchowość przejmuje czy zajmuje to miejsce wyłącznie. Zresztą dosłownie wczoraj zostałam zapytana o to, czy ja nie uważam, że praca taka mentoringowa w obszarze duchowości kłóci się z psychoterapią, na co odpowiedziałam, że wręcz przeciwnie, uważam, że te dwa elementy mogą współistnieć. Co więcej, bardzo wielu swoich klientów odsyłam, czy równolegle wysyłam na psychoterapię, czy zachęcam ich do psychoterapii, więc praca nad tym, z czym my przychodzimy najczęściej do duchowości, powinna również zawierać konkretną terapię, konkretną pracę, przyjrzenie się temu, co nas boli. Więc jakby od tego bym zaczęła. Natomiast później rzeczywiście idzie to w oddawanie władzy tym... jakimś atrybutom. Atrybutom, dziękuję. Oddawanie władzy atrybutom, zapominanie, że to my tak naprawdę robimy całą robotę, możemy robić i powinniśmy robić całą robotę i to my kreujemy tą różnicę, czy współtworzymy tą różnicę w swoim życiu. Więc wiesz, to jest na wielu, wielu poziomach temat rzeka, po prostu temat rzeka. No właśnie, bo to jest, mam takie wrażenie, kolejny obszar, w którym dochodzi u nas do polaryzacji, że wydaje nam się, że albo idziemy ścieżką duchową, albo idziemy ścieżką nazywaną, powiedzmy, naukową. Czyli jeżeli wybieramy książki psychologiczne i psychoterapię, no to wszelkiego rodzaju praktyki związane, pozwól, że wrzucę do jednego worka, chociaż wiem, że to są dwa różne światy, a z astrologią czy z human design, no to są dla nas zabobony i to nam na pewno nie pomoże. I z drugiej strony mamy dokładnie to samo, to o czym ty mówisz. Kiedy zaczynamy wkręcać się w świat duchowy, zastanawiamy się, czy to się nie kłóci z tym, że nie wiem, zapisaliśmy się też na terapię i to mnie w ogóle jakoś tak frustruje, że dlaczego próbujemy wybrać jedną albo drugą rzecz? Przecież wszystkie te narzędzia mogą być dla siebie komplementarne. No właśnie, jeżeli będziemy z nich w jakiś mądry sposób korzystać. Tylko, że tutaj pytanie, które ja sobie zadaję w ostatnim czasie często, no my nie lubimy zastanawiać się nad tym, co nam służy. Tylko wolimy, żeby ktoś do nas przyszedł i nam powiedział, to ci pomoże. Mhm. Te praktyki są najlepsze. Mhm. No a żeby móc korzystać z różnych źródeł, trzeba to filtrować przez siebie. Absolutnie tak. Czyli trzeba znaleźć jakiś taki swój sposób na to, żeby i duchowość nam służyła, i by móc czerpać z narzędzi bardziej naukowych, czy może użyjmy słowa tradycyjnych. Jasne, absolutnie tak. I wiesz, ja zauważam, że dla mnie to była najlepsza ścieżka, ta ścieżka, kiedy ja zaczęłam od duchowości, bo w pewnym momencie mojego życia, będąc rzeczywiście w takim trudnym, czy powiedzmy ciemnym miejscu, nazwijmy to wprost, ta duchowość to było jedyne, co dawało mi ukojenie.
te treści, których słuchałam, i to nie jest tajemnica, że to była Gabi Bernstein na YouTubie i wszystkie jej po prostu nagrania darmowe, i absolutnie to był mój absolutnie ratunek wtedy. I te treści dawały mi o wiele więcej nadziei i takiego spokoju i poczucia bezpieczeństwa niż terapia. I to jest totalnie w porządku, bo chwytajmy się tego, co nam pomaga w danym momencie. Natomiast później myślę, że to jest idealna ścieżka, kiedy my jednak po tym takim początkowym uchwyceniu się tego koła ratunkowego, jakim jest duchowość dla wielu z nas, bo umówmy się, nikt nie sięga po duchowość ani po psychoterapię, jeżeli żyje szczęśliwym, spokojnym, spełnionym życiem. To zawsze jest trochę na zasadzie jak trwoga to do Boga, nie? Więc jak już trochę się odbudujemy dzięki tej duchowości, to warto jednak nie pozostawać na tym, tylko wykonać te czasami naprawdę niewygodną, czasem długotrwałą pracę nad powrotem do zdrowia psychicznego, nad powrotem do faktycznego balansu i władzy w swoim życiu. I później jakby możemy mieć duchowość równolegle, tak jak mówisz, cały czas równolegle z psychoterapią. Natomiast jeżeli wykonamy psychoterapię czy jakąkolwiek inną formę takiego prawdziwego, głębokiego uzdrowienia, to później ta duchowość, mówiąc kolokwialnie, wchodzi na zupełnie innym poziomie, bo ona wtedy staje się absolutną rakietą, która nas jest w stanie wznieść w takie przestrzenie, doprowadzić nas do takiego miejsca w życiu, o którym nawet nie marzyłyśmy. Więc ta duchowość, w zależności od tego, w którym momencie zaproszona do naszego życia, może być albo kołem ratunkowym, albo wspierającą energią, pomagającą nam przejść przez uzdrowienie, a później naprawdę niesamowitym wehikułem. Właśnie, bo powiedziałaś, że ta duchowość może być na początku takim ukojeniem, natomiast zrobienie takiej głębokiej pracy często wiąże się z dyskomfortem, no, którego my z natury lubimy unikać. No właśnie, czyli jeżeli postanowimy nie wchodzić w te ciemne miejsca, nie wchodzić w ten dyskomfort, czyli na przykład nie pójść na psychoterapię, to zostajemy w przestrzeni duchowej i nam się wydaje, że ona nam służy, że ona nas rozwija, my rośniemy i wtedy mamy do czynienia właśnie z tym spiritual bypassing, czyli my sobie nadbudowujemy kolejne warstwy, tak, pod jakby w imię rozwoju duchowego, ale tak naprawdę tej pracy głębokiej nie wykonujemy. No, w sumie można by powiedzieć, jeżeli nam jest dobrze i żyje nam się szczęśliwie, no to co w tym jest złego? Znaczy ja myślę, że jedyne, co jest w tym złego, to jeżeli zaczynamy z tego miejsca uczyć duchowości. O, tak. No ale przecież to się nigdy nie zdarza, co nie? No, zdarza się czasem. Zdarza się czasem. I to jest, myślę, olbrzymi problem. I w Polsce, i na świecie, żeby to było jasne. Często jest tak, że my zachwycone prawem przyciągania, zachwycone human design, zachwycone astrologią, zachwycone duchowością, czujemy, że jest nam lepiej, czujemy, że nagle kroczy za nami ta siła, o której mówi Kurs Cudów, czyli ta taka ezoteryczna księga, kultowa księga w świecie nowoczesnej duchowości, kroczy za tobą tak wielka siła, gdybyś wiedziała, że ta siła za tobą kroczy, to strach by nie istniał, i tego typu treści nas rzeczywiście podnoszą i nagle mamy takie poczucie, ej, możemy to po prostu puścić dalej, możemy o tym opowiadać dalej, możemy pomagać dalej ludziom. No nie, nie możemy. No nie, nie możemy. Dlatego, że możemy to robić, o ile równolegle wykonujemy tę głęboką pracę. Natomiast jeżeli to się nie dzieje, to trochę tak jak osoba, która w ogóle o siebie nie dba, w ogóle nie jest zdrowo, nie ćwiczy, ale przeczytała 20 książek o zdrowym życiu, nagle zaczyna uczyć o zdrowym życiu. Jest to niespójne. Jest to nie w porządku, moim zdaniem. W związku z tym tu widzę problem. Natomiast jeżeli osoby prywatne, osoby prywatne w kontekście spoza tej przestrzeni nauczycieli prawa przyciągania, mówiąc najogólniej, funkcjonują w ten sposób, to wierzę głęboko, że prędzej czy później, jeżeli przyszły do duchowości z głęboką potrzebą zmiany wewnętrznej, to że ta potrzeba zmiany ich dogoni i wymusi na nich pracę własną. I ja w ogóle uważam, że wiesz, my
przychodzimy do duchowości i do prawa przyciągania często po to, żeby sprowadzić coś, czego nie mamy jeszcze, sprowadzić coś do naszego życia. Czy to jest kwestia obfitości finansowej, czy to jest kwestia miłości, relacji romantycznej. I ja jestem absolutnie przekonana, że to nasze marzenie jest dla nas nauczycielem. Ale nie takim, wiesz, nie powiedziane złośliwie, nie na zasadzie, no to teraz uważaj, nie? Tylko jest to ten nauczyciel, który wymusza na nas zmianę, wymusza na nas pracę nad sobą. I będzie tak, że my na początku w tej przestrzeni duchowej zaczniemy doświadczać efektów, oczywiście, że tak, ale jeżeli chcemy doświadczyć tych głębokich, niesamowitych efektów, naprawdę takich efektów, o których możemy powiedzieć, że jest to cud, że ten efekt się wydarzył, to po prostu prędzej czy później, jakkolwiek byśmy unikały tej pracy głębokiej, jakkolwiek byśmy nie chciały iść na tę terapię i to się może czasami odkładać w latach, natomiast prędzej czy później, jeżeli chcemy tego doświadczyć, to po prostu będziemy musiały stawić czoła tej prawdzie, która najczęściej jest nam znana od dawna. My najczęściej mówimy tak, wiedziałam już od 3 lat, że powinnam była iść na tę terapię. No w końcu pójdę, nie? Ale powiedziałabyś, że spiritual bypassing to jest właśnie ucieczka od prawdy? Chyba trochę tak. Bo to wtedy zaczyna brzmieć już poważniej, prawda? Mhm. Że to nawet nie jest kwestia umilania sobie życia, tylko to jest takie okłamywanie siebie i przez to też wszystkich wokół. Tak, tylko stając w obronie tych osób, które to stosują i jestem przekonana, że gdybym się bacznie przyjrzała mojej drodze, to na pewno bym też znalazła taki okres w moim rozwoju duchowym, który można podpiąć pod spiritual bypassing, czyli te moje początki z Gabi Bernstein. W obronie wierzę, że właśnie te początki są bardzo szczere, bardzo naturalne i nam się naprawdę wydaje, że to jest wszystko, czego potrzebujemy. Ja dosłownie pamiętam, jak mówiłam, Gabi mi pomogła bardziej niż psychoterapia. Słuchanie Gabi pomogło mi bardziej niż... Ale rzeczywiście ja w równolegle, bo to też ciekawe, byłam wtedy na terapii grupowej. I miałam takie poczucie, że te treści duchowe mi pomogły bardziej. Więc na początku to jest bardzo szczere. Tu nie ma tej ucieczki od prawdy. Nam się naprawdę wydaje, że to pomaga. Ale... I też, słuchaj, wierzę w to, że my nie wszyscy potrzebujemy terapii. Mhm. Nie znam wszystkich ludzi na świecie, więc nie mogę powiedzieć, że wszyscy potrzebujemy. Myślę, że wielu z nas. I to jest całkowicie w porządku. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że większość z nas. Natomiast no wiadomo, nic nie jest prawdą dla absolutnie wszystkich ludzi na świecie. Więc wyobrażam sobie, że są takie osoby, które przychodzą do duchowości, bo chcą czegoś więcej w swoim życiu, chcą czegoś spoza menu i niekoniecznie potrzebują bardzo głębokiej terapii. Natomiast dla tych osób, które rzeczywiście przychodzą po głęboką zmianę i potrzebują sobie pewne rzeczy poukładać i potrzebują uzdrowić pewne części siebie, jestem przekonana, że ten początek z duchowością jest szczerze postrzegany jako wystarczające narzędzie, jako niesamowite narzędzie, bo rzeczywiście ten efekt jest wyczuwalny. To nie jest tylko tak, że my na początku się okłamujemy, że my sobie opowiadamy historię, że to nam pomaga. Nie, my naprawdę widzimy, że nam to pomaga, bo nam to pomaga. Tylko przychodzi taki moment, że wiemy, że ej, jednak jeszcze czegoś brakuje. To nie chodzi o to, że duchowość nie jest odpowiedzią. Chodzi tylko o to, że to nie jest jedyne, co musisz zrobić. I przychodzi ten moment potem takiej transformacji, gdzie zaczynasz dostrzegać, że okej, ale jednak potrzebuję czegoś więcej. I tu się zaczyna negowanie, tu się zaczyna okłamywanie siebie. I teraz pytanie, jak długo będziesz trwać w tych międzyświatach? Bo tak naprawdę im szybciej weźmiesz 3 głębokie wdechy i pójdziesz na tę terapię, tym szybciej ta duchowość zacznie ci przynosić spektakularne efekty. Ja muszę oczywiście się podpisać pod tym, co powiedziałaś i sama też tam byłam i nawet czasami mam wrażenie, że bywam. Może osoby, które też są w świecie duchowym wiedzą, jak to jest czasami przeczytać o tym, że jest jakaś retrogradacja i od razu jakoś nam milej jest z tym, że nie możemy się dogadać z kimś bliskim albo że nam nie wychodzi jakiś projekt. I to są takie, no właśnie, niby niewinne rzeczy, które czasami mogą nam dać jakieś przyzwolenie na to, żeby odpuścić. Innym razem mogą zajść za daleko, no ale chyba tylko my jesteśmy w stanie nawigować i sprawdzać, czy rzeczywiście to nam służy, czy to nas prowadzi na jakieś dziwne wody. I też super sobie rozgraniczyć, tak jak powiedziałaś, że co innego jest to zjawisko
czym innym jest to zjawisko spiritual bypassing w przypadku nauczycieli, do czego jeszcze wrócę za chwilę, inaczej się przejawia w naszym życiu. I tak sobie myślę, po czym my możemy poznać, że nam się to przytrafia? Że może my za bardzo oddajemy na przykład władzę nad swoją codziennością, jakimś przekonaniom o wyższych siłach. Dam przykład, żeby jeszcze nie pozwolić ci dojść do głosu. Popularne, wiesz, nie wiem na ile w Polsce, ale na pewno wiem, że w świecie kalifornijskiego wellnessu są różne działania właśnie z kartami, czy odczyty z kronik Akaszy, czy różnego rodzaju właśnie sposoby na to, by połączyć się z naszymi przewodnikami, czy z różnymi siłami po to, żeby nas pokierowały. I tam nam po prostu jest przekazywany komunikat, jaki potencjał ma dana sytuacja, co się wydarzy. No bo właśnie, gdyby to był potencjał, to byłoby super, ale to jest często takie no wręcz prorocze podejście do tematu i obserwuję tego dużo w środowisku, że ludzie w trudnych momentach po prostu sięgają po to, żeby zapytać kart, żeby zapytać jakichś aniołów. No i właśnie, na ile to jest zgubne, a na ile to jest pomocne? O kurczę. Poważny temat. No więc tak. Wiesz, ja myślę, że wszystko jest dla ludzi. Natomiast jeżeli oddajemy władzę w ręce drugiego człowieka, jeżeli oddajemy władzę w swoim życiu przedmiotowi, no to i rzeczywiście ślepo w to wierzymy, to uważam, że to się staje niebezpieczne. Wiesz, w moim świecie, w moim prywatnym świecie Joanny Łożyńskiej takie rzeczy w ogóle nie mają miejsca. Mhm. Wiesz, nie będę tego krytykować, nie będę odradzać korzystania z takich narzędzi. Natomiast dla mnie prywatnie ja wiem, że to ja jestem magnesem i ty jesteś w swoim życiu magnesem. Co więcej, miałyśmy ostatnio taką rozmowę i myślę, że czas powiedzieć to publicznie. Oczywiście my możemy, czy ja mogę w swoich transmisjach, w swoich treściach, które wypuszczam w świat, mówić o wszechświecie, bo tak jest nam łatwiej zrozumieć tę pracę duchową, kiedy my sobie wyobrazimy ten wszechświat, wszystko jedno, czy jako pole kwantowe, czy jako człowieka, który nas wspiera. Natomiast prawda jest taka, że ja uważam, że ty jesteś wszechświatem i ja jestem wszechświatem i każdy z nas jest wszechświatem. To ty jesteś Bogiem i ja jestem Bogiem i każdy z nas jest Bogiem. W każdym z nas jest cząstka boskości. I to dosłownie, czasami mam wrażenie, że to ja sama ze sobą to tworzę, ale w związku z tym, że jesteśmy wszyscy w jednym układzie energetycznym, połączeni ze sobą, no to moja praca własna rezonuje i przynosi efekt jakby w świecie, który mnie otacza. W związku z tym, że wierzę, że tak to działa i w związku z tym, że owszem, ja mogę sobie dzisiaj zrobić pół dnia wolnego i poleżeć na kanapie, bo jest Merkury w retrogradacji i faktycznie się czuję średnio, albo ja na przykład zaobserwowałam, że najgorzej się czuję w okolicach Nowiu, Księżyca, mhm. Ale będąc absolutnie szczerą i w takich dniach, w których mam taką energię, wszystkie ręce na pokład, ogarniam jakiś tam mój temat, to wtedy nie ma znaczenia, czy jest nów, czy jest retro, czy mam miesiączkę, czy jakby cokolwiek się dzieje. Bo z tych rzeczy mogę albo uczynić wymówkę, żeby czegoś nie zrobić, żeby nie zadziałać, że oto karty mi powiedziały, więc już mam przerąbane, albo w drugą stronę jestem ulubienicą wszechświata, bo mi karty powiedziały, że jestem ulubienicą wszechświata, albo mogę wrócić do sprawczości własnej i zdecydować o tym, że hej, to jest nieważne po prostu. Jeżeli ja chcę dzisiaj coś zrobić, jeżeli ja chcę dzisiaj rozpocząć zmianę swojego życia, to żadne planety, żadne gwiazdy, żadne karty nie mają prawa w ogóle mi powiedzieć, że zrobię, że będzie inaczej. Więc wiesz, czasami to jest wspierające narzędzie. Czasami jeżeli ja potrzebuję po prostu się lepiej poczuć, żeby się doładować zwyczajnie. Tak jak to jest takie samo narzędzie jak rozmowa z serdeczną przyjaciółką. Potrzebujemy tych zewnętrznych atrybutów. Ja w ogóle wierzę w to, że my mamy dwa rodzaje, tak to nazwijmy, dwa rodzaje energii. Dwa rodzaje mocy wewnętrznej. Jeden rodzaj mocy wewnętrznej to jest ten, który jest zależny od okoliczności zewnętrznych. I ja mogę wpływać na te okoliczności zewnętrzne. Ja mogę sprawić,
wiedząc, co mi służy. Ja mogę się lepiej wyspać, nawodnić, jeść lepiej, właśnie postawić sobie karty, które mnie wprawiają w dobry nastrój, porozmawiać z przyjaciółką, mieć przy sobie kryształ, wtedy czuję, że to jest ten mój przedmiot mocy. Ale kto nadaje temu przedmiotowi moc? Ja. Dla ciebie ten przedmiot nie będzie nic znaczył. Dla mnie znaczy wszystko, na przykład, bo go dostałam od kogoś ważnego, od kogoś mi bliskiego. Więc ja mogę sobie stworzyć te warunki, które sprawią, te warunki zewnętrzne poukładać w taki sposób, znając siebie, ale znowu praca własna, wtedy znam siebie, wtedy wiem, co mi pomaga, nie? I wtedy sobie mogę zagwarantować te zewnętrzne okoliczności, które sprawią, że moja moc będzie na najwyższych obrotach. I mamy też ten trzon takiej mocy wewnętrznej, który jest i nad tym warto pracować, który jest niezależny od okoliczności zewnętrznych. Czyli choćby się paliło i waliło, choćby w moim życiu był, w prywatnym na przykład był pożar stulecia, to ja w sednie siebie wiem i to się bierze z pracy, i to się często bierze z terapii, i to się często bierze z takiego, z tej pracy wokół odzyskania zaufania do siebie samej. Ten trzon energetyczny, który powoduje, ten trzon mojej mocy wewnętrznej, który powoduje, że niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, ja w sobie samej wiem, że wszystko będzie ze mną okej. I nad tym bym pracowała. I wtedy te zewnętrzne atrybuty, one są tylko narzędziem, które mi pomaga się czuć lepiej, ale one de facto nie kierują moim życiem. Czyli można wysnuć taki wniosek, że jeżeli czujemy, że nasz dobrostan, nasz wewnętrzny spokój jest zdeterminowany tym, co powiedzą karty, czy mamy dostęp do tych kart, czy mamy dany kryształ, czy wszystkie nasze zewnętrzne atrybuty są na miejscu, to wtedy warto się przyjrzeć temu, czy to nie jest taka uzależnieniowa relacja z tymi przedmiotami. Czyli właśnie wtedy, kiedy one przestają być dodatkiem, czymś, co ulepsza. Co ty na to, żeby w ten sposób sobie to weryfikować? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Wiesz, ja na przykład uważam, że są w ogóle takie elementy naszego życia, które bezpośrednio wpływają na to, jak my się czujemy i w związku z tym, jak funkcjonujemy w świecie i w związku z tym, jakie mamy efekty. Czyli taka prosta duchowość, nie? Coś wpływa na to, jak ja się czuję, jak ja myślę, a to, jak ja się czuję, jak ja myślę, wpływa na to, jakie mam efekty. Ale tym czymś nie są karty ani kryształy, tylko na przykład to, że się umawiam z moim mężem, czy z moją żoną, czy z moim synem, czy córką, że każdy z nas po sobie zmywa. I regularnie jest tak, że potem 3 dni leżą gary w zlewie i ostatecznie ja za każdym razem zmywam za wszystkich. Brak, czyli tutaj mamy przykład braku granic w relacjach, czy jakichś zaburzonych, czy naruszania moich granic w relacji. Tego typu rzeczy, wbrew pozorom, będą miały wpływ na moją energię, na to, jak ja się czuję i w związku z tym na przykład będą miały wpływ na mój biznes. O dziwo. Dlatego, że to, jaka ja jestem w tej relacji i to, że ja znowu nie wykonałam pracy, głębokiej pracy nad własnym przyzwoleniem do stawiania granic w relacjach i do egzekwowania danych sobie obietnic, będzie wpływało na to, jak ja się czuję i to będzie wpływało na moją duchowość. To faktycznie wpływa na to, jak ja potem, jak moja energia, mówiąc totalnie ezo, wpływa na moje efekty i bezpośrednio potem wpływa to na to, jak ja funkcjonuję w moim biznesie, czy klienci do mnie przychodzą, czy nie przychodzą, czy sprowadzam do swojego życia więcej pieniędzy, czy mniej. Dosłownie miałam taką rozmowę ostatnio z klientką, rozmawiamy o biznesie, jesteśmy w mentoringu biznesowym i nagle po prostu wychodzi temat garów w zlewie, a to jej potrafi obniżyć po prostu energię i spieprzyć jej po prostu vibe dosłownie na tydzień. Mhm. Więc to są faktycznie rzeczy, ale i co jest rozwiązaniem tego? Czy rozwiązaniem tego jest więcej kryształów? Czy rozwiązaniem tego jest pogłębiona praca z kartami? No niestety nie. Tutaj oczywiście ty możesz sobie to rozwiązać z mentorem, ty możesz sobie to poukładać z coachem. To nie chodzi o to, że musisz być na psychoterapii, ale być może tak. I to będzie, i to rzeczywiście będzie jeden do jednego uszczelnienie tych granic, danie sobie przyzwolenia, żeby je stawiać, umówienie się sama ze sobą, gdzie są moje granice pod tytułem zero tolerancji i co ja zrobię, jeżeli one zostaną przekroczone, jaki jest mój protokół w momencie, kiedy te granice zostają przekroczone, to są praktyki duchowe, naprawdę, a nie twoje kryształy i twoje karty. To teraz ja jako obrończyni się wypowiem, że zauważyłam u siebie coś takiego, że w takich momentach niepewności, jakiegoś gorszego stanu, rzeczywiście bardzo pomogły mi te praktyki, o których mówiłyśmy, choćby wspomniane karty. I tak jak ty powiedziałaś, że to jest takie ukojenie, to jest coś, co nas doprowadzi do stanu, że my jesteśmy w stanie
zacząć działać, że to nas gdzieś tam reguluje, daje nam jakąś formę przewodnictwa, czy wskazówki, zaufanie, no nie wiem, można to nazwać na różne sposoby. I to zadziałało u mnie, natomiast powiem ci, że jak znalazłam się w sytuacji, gdzie poczułam się silna, stabilna, spełniona, to zaczęłam patrzeć z większą niechęcią na te wszystkie atrybuty. I do tego stopnia, że kiedy właśnie była pełnia czynów i zazwyczaj sobie czytałam, tam, czemu to sprzyja, o czym warto pisać wtedy, nad czym się warto zastanowić, co porzucić, jakie intencje zasiać, to miałam takie poczucie, a w ogóle mnie to nie interesuje. Że a czemu tak się stało, jak myślisz? No, skąd się ta zmiana pojawiła? No myślę, że to są lata pracy nad sobą i tutaj może jak słuchają nas ludzie już od kilkudziesięciu minut, to powiem, że ty jesteś matką chrzestną mojej terapii, bo jakby towarzyszyłaś mi przy tym, jak przez lata stosowałam różnego rodzaju narzędzia, bardziej duchowe, ale też oparte o psychologię, czy stałam się po prostu profesorką psychologii. Tak myślę, że nadal w teorii jestem świetna i zdałam sobie sprawę, znaczy ty zdałaś sobie sprawę i mi o tym poinformowałaś, że no dalej bez terapii już chyba nie zajdziesz. I to jest też, myślę, fajny sposób, żeby sobie zweryfikować to, gdzie ta nasza duchowość osiągnęła jakiś taki swój pik bez tej głębokiej pracy, kiedy zauważamy, że pewne schematy zataczają koło, że my już nie jesteśmy w stanie w tej przestrzeni za bardzo urosnąć i już zaczynamy się w tym frustrować. No i właśnie, zaczynamy za bardzo się też uwieszać tych swoich praktyk, licząc, że coś więcej z tego wyciągniemy. No a niestety, z mojego doświadczenia przynajmniej, nie da się. No i myślę, że właśnie po latach pracy i duchowej, równolegle z pracą z psychoterapeutą no i po prostu staraniem się ulepszać swoje życie i otaczać się odpowiednimi osobami, doszłam do momentu, gdzie zrozumiałam, że no właśnie ja daję sobie pełnię tego przewodnictwa, spokoju, zaufania. Czy mi to wychodzi zawsze? No nie. Ale wiem, że ta moc tam siedzi i to nie znaczy, że porzuciłam wszelkiego rodzaju zajawki, typu właśnie pisanie sobie z Marią Munset podczas pełni jakichś tam afirmacji czy wniosków z ostatnich tygodni. Bywa tak, że rzeczywiście podchodzę do tego z ogromną frajdą, ale właśnie odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście myśląc głośno, wydaje mi się, że ja przez tak długi czas trochę się zmuszałam do tych praktyk, wierząc, że bez nich po prostu nie dam rady, że miałam tego dosyć. I taki typowy schemat i mechanizm, czyli najpierw byłam w 100% w to teraz mówię, nie, dobra, buntuję się. Więc musiałam się trochę tak zbuntować. I jak już osadziłam się w tym poczuciu sprawczości i w tym, że ja tego do niczego nie potrzebuję, ale to czasem może im po prostu umilić dzień, sprawić, że mam jakąś przestrzeń do refleksji, to wtedy znowu przywitałam te praktyki, ale z zupełnie inną intencją, właśnie nie wisząc na nich, tylko zastanawiając się, która mi dzisiaj posłuży. Więc jako osoba, która przeszła przez całą tą drogę gór i dolin duchowych uprzedzeń i właśnie zbytniego polegania na nich i przekonania się do psychoterapii, mogę powiedzieć, że można być i duchowym, i można być naukowym i po prostu czuć ten spokój w sobie. Dziękuję za wysłuchanie tego monologu. Ale ja się absolutnie zgadzam, ale zobacz, i to się potwierdza, że tak, najpierw była duchowość u ciebie, potem była trochę duchowość i terapia, potem tak, była trochę sama terapia, teraz wraca duchowość. Pamiętasz, co powiedziałam, że jeżeli przejdziemy tą ścieżkę, że przepracujemy głęboko to, co jest do przepracowania, to potem ta duchowość, wierzę w to absolutnie, jest w stanie nam dać kwantowe efekty. Takie efekty, które się po prostu nie wydarzają na co dzień. Absolutnie się nie wydarzają na co dzień, absolutnie nie są normą w naszym życiu. I potwierdzisz mi, bez wchodzenia w prywatę, że w twoim życiu pojawiają się efekty kwantowe w tej chwili, totalnie spoza menu, te, których pragnęłaś, ale które wydawały się trudne do osiągnięcia wcześniej. I to jest dokładnie to. Tak, to jest dokładnie to. Potwierdzam, to działa i to zajmuje bardzo dużo pracy i bardzo dużo czasu, ale warto. Ale możemy też powiedzieć, że możemy zdecydować o tym, że to się wydarzy szybko. Tak, mówiąc to, wiedziałam, że mnie na tym złapiesz, bo to jest kolejna jakaś historia, którą chcę powiedzieć światu, że to przyjdzie w bólach i będzie to długi proces. U mnie tak było, ponieważ dużo tam było do zrobienia, ewidentnie. Ale myślę, że to jest też spoko komunikat, wiesz, ten o czasochłonności i o pracochłonności, bo w świecie
ekspertów w świecie rozwiązań, w świecie poradników bardzo dobrze się klikają i sprzedają wszelkie rozwiązania takie instant. I myślę, że oswajanie się z tym, że proces jest okej i praca krok po kroku jest okej i że w ten sposób zadbamy o siebie właśnie stopniowo, bezpiecznie, też jest bardzo ważne, bo my jesteśmy, myślę, na maksa tacy rozpieszczeni tym, że nam mówią w 5 dni, nie przymierzając. Wczoraj właśnie weszłam na Facebooka i pokazało mi się płaski brzuch w 5 dni, wszystko, co jeść, czego nie jest, co robić. Myślę sobie, mocna obietnica. Można to porównać do też duchowych różnych obietnic, typu w 3 tygodnie pozbawię cię twoich traum z dzieciństwa. Takie rzeczy też widziałam. Więc, no właśnie, pięknie przeszłam do wątku, którym chciałam zakończyć i o którym już mówiłyśmy odrobinę, czyli właśnie ci wszyscy duchowo bypassed eksperci, bo powiedziałaś, że no takie nastawienie w rękach ludzi, którzy uczą, zaczyna być niebezpieczne, więc powiedz, dlaczego to jest niebezpieczne, to po pierwsze, a po drugie, jak się przed tym chronić, jak tych ludzi zweryfikować? O kurczę, tego nie wiem chyba. Jak z tych ludzi zweryfikować? Znaczy, prawda jest taka, że ja jestem absolutnie przekonana, że my czujemy ściemę. Czujemy brak spójności w drugim człowieku. Nawet jeżeli czasami nie potrafimy wyjaśnić dlaczego, nawet jeżeli czasami nie potrafiłybyśmy powiedzieć, o co nam chodzi, to czujemy zgrzyt. I to, czemu to jest... Czy to jest niebezpieczne? Myślę, że to jest przede wszystkim nie w porządku, dlatego że ja uważam, nie w porządku w stosunku do ludzi, których my potem uczymy. I czy my ich uczymy w bezpłatnych treściach, czy my ich uczymy w płatnych programach, pakietach coachingowych, mentoringowych, to zasada pozostaje ta sama. To jest po prostu nie w porządku, bo ktoś do nas przychodzi i inwestuje swój czas chociażby w słuchanie nas, czytanie nas. Chociażby. A często więcej niż czas. A często więcej niż czas, prawda? Więc jest to nie w porządku, dlatego że ja uważam, że to jest tak. Mówiło się jeszcze całkiem do niedawna, być może wciąż się mówi, że wiedza jest władzą, że informacja jest władzą, że informacja to jest to ten największy zasób, który możemy mieć. Ja uważam, że świat poszedł już dalej, dlatego że informacje w internecie praktycznie na każdy temat, jeżeli się uprzemy i poświęcimy wystarczającą ilość czasu, możemy znaleźć każdą informację na każdy temat. To już nie jest problem. To, co uważam, czyni z nauczyciela dobrego nauczyciela, z mentora dobrego mentora, jest integracja. To znaczy, że ja wzięłam sobie te nauki Gabi, o których zaczęłyśmy mówić, i zastosowałam to, czego ona uczy, miałam własne efekty, wnioski z tego i stwierdziłam, okej, to mi pasuje, a to mi nie pasuje, to mi się podoba, a to mi się nie podoba, to działa, a to nie działa. To jest dokładnie to, co ja robiłam przez całe lata. Tyle bullshitu, ile ja odsunęłam od siebie i odtrąciłam, tyle bullshitu, który jest uczony w przestrzeni, akurat w tamtym czasie, anglojęzycznej duchowości, to po prostu... Mogłabym książkę o tym napisać, ale na tym polega bycie nauczycielem. Ja tego nie robiłam po to, żeby zostać nauczycielką. Ja to robiłam dlatego, że dla siebie szukałam wsparcia, ratunku, informacji i tak dalej. Ale koniec końców, kiedy już zaczęłam o tym mówić, to mówiłam z poziomu osoby, która zastosowała, odsiała ja własne wnioski, własne opinie. Potem po prostu molestowała wszystkich w rodzinie tymi treściami i na wszystkich wskakiwała i kto tylko do wody nie uciekał, to był przeze mnie prawie indoktrynowany, jeśli chodzi o zmianę mindsetu i duchowe podejście do życia. I znowu te osoby, które nie uciekły do wody, miały swoje wnioski, swoje opinie na temat tego, co dla nich działa, a co dla nich nie działa. I dopiero wtedy... Uważam, znaczy, wiesz, to nie chodzi o to, żeby testować na bliskich i znajomych, ale na sobie samej. Na sobie samej. I potem, jeżeli ja dochodzę do takiego momentu, kiedy ja widzę, okej, duchowość duchowością, ale pod spodem, i teraz nie wiem, czy mnie wypikasz, pod spodem jestem wciąż wredną pizdą na przykład, która jest niemiła dla swoich dzieci, albo pod spodem wciąż jestem smutna i wypijam co wieczór flaszkę wina i kończę dzień o 4 nad ranem, pod spodem wciąż przyciągam tych samych dziwnych, toksycznych ludzi, to mam takie poczucie, że nie mam, czy ja nie mam prawa, gdzieś, wiesz, na którym etapie to uprawnienie się pojawia. Jeżeli ja nic z tym równolegle nie robię,
jeżeli ja to zostawiam, może tak, może tu jest ten środek ciężkości, to raczej powinnam się zastanowić nad tym, czy powinnam uczyć innych tego, jak być duchową, jak korzystać z duchowości, bo to jest dokładnie tak, jak ten... No wyobrażam sobie, że pani Anna Lewandowska nie wpierdala całego tortu po prostu wieczorami, a potem wyskakuje i mówi, jak zdrowo żyć, prawda? Chodzi o tą spójność. My oczywiście możemy, żeby to było jasne, my możemy być w procesie i to jest okej. Okay. Jeżeli ja mówię... To było dosłownie tak, że ja przez wiele lat w ogóle się nie wypowiadałam na temat relacji właśnie, granic w relacjach, relacji romantycznych. Mówiłam, że prawo przyciągania w tym działa, ale ja nie jestem ekspertem. Dopiero kiedy zaczęłam przerabiać swoje rzeczy i równolegle, kiedy je przerabiałam, zaczęłam o tym więcej mówić i uważam, że to jest w porządku, że ja wciąż mówiłam, ja nie jestem ekspertką, ale zauważyłam, że to i to lepiej działa. Ja nie jestem ekspertką, ale zauważyłam, że dobrze jest, jeżeli w ten sposób na to patrzymy. Czyli zapraszałam ludzi do mojego procesu układania sobie jakiegoś tematu. Natomiast nie wyobrażam sobie wyskakiwać i mówić, że no, ja mam wszystko ogarnięte, ja wszystkie lekcje swoje przerobiłam, co zasadniczo chyba nie jest nigdy prawdą o nas, prawda? Więc tu uważam, że jest to nie w porządku, bo jednak my przychodzimy do nauczycieli, do mentorów po to, żeby oni nam, wyobrażając sobie, że oni są te trzy kroki przed nami na tej, wspinając się na tę górę i że oni przeszli tę ścieżkę i ją znają. Więc jeżeli tam jest kłamstwo, jeżeli tam nie ma pracy nad sobą, to jest po prostu zwyczajnie nieprawda, że oni są trzy kroki nad nami na tej ścieżce i to jest nie okej. A czy ty ufasz, że rynek w jakiś sposób to zweryfikuje? No bo teraz mamy totalny wysyp wszelkiego rodzaju nauczycieli, mentorów. Duchowość ma się coraz lepiej chyba na skalę globalną, na pewno mówiąc o tym świecie, nazwijmy to zachodnim. Mhm. I tego jest dużo. Trzeba robić swój przesiew. Niektórzy to robią, niektórzy nie. No właśnie, czy to będzie się jeszcze bardziej rozwijać, czy w końcu będzie takie stop i my zaczniemy dostrzegać, kto naprawdę pomaga i kto jest rzetelny, spójny. Ja myślę, że życie na pewno zweryfikuje. Natomiast myślę, że dojdziemy albo już jesteśmy w tym miejscu, w którym osoby, które są spójne, a jest ich sporo, są wrzucane do jednego worka z celebrytami duchowymi, bo tak bym nazwała te osoby. I myślisz, że to się po prostu samo wyczyści? Myślę, że może być tak, że dojdzie do załamania tej przestrzeni, że to celebryctwo duchowe no trochę spieprzy wizerunek wszystkim, którzy zajmują się tego typu pracą, ale wierzę w to, że to jest potrzebne. Tak jak zawsze mówię, duchowość jest tak naturalna dla człowieka jak robienie kupy, więc wierzę w to, że tak czy owak ten temat nie zginie. O Boże. I tak czy owak ludzie będą potrzebowali tych ludzi trzy kroki na górce wyżej niż oni, więc będą szukali dla siebie wsparcia, będą szukali dla siebie nauczycieli, będą... I absolutnie wierzę w nasz instynkt. Wierzę w to, że wyczuwamy ściemę. Tylko czasami problem polega na tym, że my sobie nie ufamy. My czujemy ściemę i potem dwa lata później mówimy, kurde, ja wiedziałam, dwa lata temu wiedziałam, pierwszy raz słuchałam tego faceta, pierwszy raz słuchałam tej kobiety i już wiedziałam, że tam jest coś nie tak. I potem nagle pieprznęło, prawda? A ja już wiedziałam od początku, od pierwszego live'a, od pierwszego posta, nie? Tylko, że właśnie mamy tendencję do tego, żeby stawiać na piedestale ludzi, którzy mają piękne zdjęcia, którzy pięknie mówią, i mimo tego, że my czujemy, że tam jest zgrzyt, to bardziej ufamy temu komuś niż sobie. Więc gdybym mogła w tym kontekście, w tym wątku naszej rozmowy doradzić jedną rzecz osobom, które nas słuchają, to, żebyście ufali sobie. Że jeżeli twojej koleżance czy koledze, ten nauczyciel, ten lekarz, ten terapeuta pomógł, a ty idziesz i całe twoje ciało mówi nie, a ty włączasz live'a i całe twoje ciało mówi nie, to zaufaj sobie i wyjdź. To zaufaj sobie i przestań to oglądać. Bo najwidoczniej no twoje, naprawdę, teraz też pracując z wspaniałą terapeutką medycyny chińskiej, gdzie mocno właśnie wchodzę w te niuanse energetyki mojego własnego ciała, widzę, że ciała się po prostu, jeszcze bardziej to widzę, że ciała się nie da oszukać. Że ciało dobrze wie, że twoja podświadomość fenomenalnie wyczuwa. Więc jeżeli cały twój układ mówi nie, to znaczy, że nie. I tyle.
i koniec. I niech sobie wszystkie twoje koleżanki uwielbiają tą nauczycielkę czy tego nauczyciela. Ty nie musisz. Asiu, ja się bardzo cieszę, że na tym kończy, choć sztucznie się kończy, bo ja bym mogła tutaj pociągnąć jeszcze ze trzy rzeczy. Ta rozmowa, czyli właśnie na tym zaufaniu do siebie i na tej samoobserwacji, bo dochodzę do tych wniosków w rozmowach moich ostatnich tak często, na tylu różnych płaszczyznach, tak naprawdę w każdej dziedzinie, że nawiązując też właśnie do tego kryzysu trochę autorytetów i do tego, że mamy bardzo dużo ekspertów i że to się w końcu jakoś tam załamie, to samo można powiedzieć, wiesz, o branży influencerskiej, że jesteśmy w podobnym momencie. Dużo się mówi o tym, że gdzieś tam ta ściema w końcu zostanie wyłowiona i my zobaczymy, kogo naprawdę chcemy słuchać i z czyim zdaniem się liczymy. No właśnie, bo liczymy się ze zdaniem osób, podążamy za osobami, które są wewnętrznie spójne, które przemawiają ze swoich wartości, które są poukładane i jasno przedstawione. No właśnie, i potem sprawdzamy, czy to odpowiada nam, naszym wartościom, które my też mamy już nie wiem, czy przepracowane, co ugruntowane i rozumiemy siebie i słuchamy siebie. Jakby słuchaj, to była ta rzecz, którą wszyscy wyniosą z tego odcinka, to byśmy miały największy sukces i spełnienie marzeń po tej emisji. Więc ja tego życzę na maksa nam wszystkim, czy w kontekście duchowości, czy jakichkolwiek innych wyborów związanych, nie wiem, ze zdrowiem, czy z biznesem, bo to jest piękna rada. I ja tobie bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas po raz kolejny i na pewno nie ostatni. No jasne, że tak milionowy pierwszy odcinek przed nami, prawda? Natomiast tak, absolutnie to, tak. Co powiedziałaś o tym poznaniu siebie i czuciu i decydowaniu, to jest duchowość, to jest dokładnie duchowość. I wszystko jedno, czy to dotyczy nauczycieli online, czy to dotyczy decyzji o relacjach, czy to dotyczy tego, czy nawet kupię daną rzecz, czy ufam tej rzeczy, czy ufam temu produktowi, czy czuję się dobrze kupując ten produkt. To wszystko jest duchowość. To wszystko jest właśnie to, że ta duchowość jest dla nas naturalna. My jesteśmy duchowymi istotami. W jakąkolwiek formę to ubierzemy. Więc wszystko się zgadza. Absolutnie wszystko się zgadza. Bardzo się też cieszę, że duchowość wygrała w odcinku, który potencjalnie mógł mocno tę duchowość obciążyć i oczernić, więc to super. Można być rozsądnym i duchowym. Można być rozsądnym i duchowym i można być, albo nawet nie trzeba być, wciąż zajebiście pozytywnym i uśmiechniętym i radosnym i jednocześnie można być duchowym. Bycie duchowym nie... I wdzięcznym za wszystko. Duchowość nie oznacza, że jest cały czas radośnie, tęczowo, z brokatem i z wdzięcznością. Duchowość zawiera w sobie również ten dzień, w którym masz ochotę wykasować swoje media społecznościowe i wyprowadzić się do Jemenu na zawsze. Wow, mocne. Po prostu duchowość to życie. Tak, co ty na to? Absolutnie tak. Asiu, jeszcze raz ci dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu. Health Labs Care to producent innowacyjnych suplementów diety i kosmetyków, które towarzyszą mi każdego dnia. Pamiętajcie, że z kodem Karolina10 kupicie wszystkie ich produkty 10% taniej. Ja jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca czeka na Was solówka z inspiracjami i raz na jakiś czas, tak jak dzisiaj, mam dla Was bonusowy odcinek w środę. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń po wysłuchaniu obu odcinków o Spiritual Bypassing i tym samym odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie mamy przestrzeń do tego, żeby dyskutować i dzielić się swoimi przemyśleniami. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie i do usłyszenia już niebawem. Cześć!